Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę ekscytujący, ponieważ słuchajcie, będzie dużo wybuchów. Od razu wam to słuchajcie mówię, że naprawdę będzie wystrzałowo. A to dlatego, że przyszła do mnie pewna paczuszka. Tak, słuchajcie, jakiś czas temu również sobie zamówiłem paczuszkę akurat u innej osoby, bo jak wiecie dobrze, ostatnio brałem paczkę od agenta. U niego złożyłem zamówienie, teraz złożyłem inne zamówienie u innej osoby, mimo że jest podpisana tak samo, ale jest napisane przesyłka dla Maciocha. No i co my tam mamy? Powiem wam szczerze, że sam jeszcze tutaj nie zaglądałem, od kiedy zobaczyłem, że ona już jest na mnie gotowa, ale no mniej więcej spodziewam się, co tam może być, bo po prostu ja to zamawiałem. U kogo? No to powinniście się domyślać, słuchajcie, ja nie będę tutaj nic zdradzał, o co może chodzić, kto to zrobił dla mnie, ale wiadomo, że sam bym sobie tego nie ogarnął, także zaglądamy za 3, 2, 1... No proszę, proszę, słuchajcie, jest wszystko to, co miało być, jest... Nie, no dobra, nie jest idealnie, nie jest idealnie, mówiłem, dwa staki TNT miały być, nie jeden i prawie cały drugi, nie prawie dwa. Dwa staki miały być, jest to skam, ale dobra, widzę rekompensatę, bo zamiast tego, słuchajcie, miało być mniej strzał, poprosiłem, ale patrzcie, co jest kluczowe, zobaczcie, zobaczcie, jest TNT, są strzały. Jest łuk z flamem, czyli oczywiście płomienny łuk, który daje ogień, no... No nie mam pojęcia, słuchajcie, co się będzie tutaj działo. Dobra, myślę, że w takim razie możemy sobie odebrać przesyłeczkę naszą kochaniutką. No i przede wszystkim przetestujemy, słuchajcie, przetestujemy, czy to działa tak, jak powinno. Ej, widzę, że w ogóle miałem jakieś... A, bo to załatwiłem szkieleta. Przetestujemy sobie, czy to wszystko działa. Jeszcze, słuchajcie, wiecie co, ja to rozwalę, żeby nie było, że coś tutaj było tajnego. Idziemy sobie, słuchajcie, za Macioch Tower, przetestujemy sobie to na szybkości i oczywiście później wam pokażę i po prostu rozwalimy coś, co dzisiaj jest do rozwalenia. Jak możecie się spodziewać, obiekt, który będziemy wysadzać, nie jest najmniejszy, no bo dwa staki TNT, no to jest naprawdę niemało. Także, wiecie, gdybym rozwalał, nie wiem, na przykład powiedzmy potężnego Maciocha, ale nigdy bym się tego nie odważył robić, no to w ogóle bym nie brał TNT, a tym bardziej dwóch staków. No nie wiadomo, o co chodzi, prosta sprawa. Ale dwa staki TNT, no to jest naprawdę giga dużo, więc możecie, słuchajcie, strzelać, jaka to jest budowla. Na razie ja wam nie będę zdradzał, póki co po prostu sobie przetestujmy, czy to działa tak, jak zawsze działało, tak jakbym chciał, żeby działało, bo jak nie, to mam problem. Nie, no, jest pięknie, jest po prostu wyśmienicie, no patrzcie, no cudownie to działa. Jeżeli jeszcze się nie domyślacie albo nie zgadujecie, co dzisiaj będziemy wysadzać, to w tym momencie patrzycie właśnie na tę budowlę, słuchajcie, tak jest, nie inaczej, tak jest, dokładnie, słuchajcie, Abrowiec. Dzisiaj leci do wywalenia po prostu, mordy, wy pewnie jesteście w szoku, wy nie wiecie, o co chodzi, jak to się dzieje, co, jak to, nie no, przecież to jest budowla Abry, Maciuch, ty oszalałeś, ty jesteś nienormalny, spokojnie, spokojnie, uspokójmy się wszyscy, zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Zanim wszyscy tutaj oszalejemy, tak jak mówię, uspokójmy się, zaraz to wam wszystko wytłumaczę, ale pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są tu odcinki, dzień w dzień coś wlatuje, więc po pierwsze, naprawdę opłaca się subskrybować kanał, bo wtedy nic nie przegapicie, macie codziennie materiały, po drugie, bardzo pomagacie rozwój tego kanału, po prostu wspieracie rozwój tego kanału i to naprawdę dużo daje, jestem za to wdzięczny, więc piona dla was. Tak samo, słuchajcie, bardzo pomaga mi w rozwoju, kiedy wpadacie na mojego Instagrama podanego w opisie i pode mną, tam wpadajcie, słuchajcie, bo tam wam relacjonuję wszystkie moje wyjazdy i oczywiście nie tylko. A w tym momencie, jak to oglądacie, jestem właśnie na wyjeździe, między innymi z Abrą, także jeżeli chcecie zobaczyć, czy jest na mnie zły i przede wszystkim, gdzie jesteśmy, co robimy, koniecznie wpadajcie na Instagrama podanego pode mną, dzięki. I teraz tak, no przechodzimy do roboty, powiem wam szczerze, że jak będę stawiał TNT, to wam wytłumaczę to wszystko, bo jakbym teraz miał gadać 5 minut, a później dopiero stawiać, to byście nie chcieli tego obejrzeć, więc przejdziemy sobie do roboty, wejdźmy sobie na górę, zobaczmy, jak to wygląda, i to jest ciężki temat, słuchajcie, do wyburzenia. Bo zauważcie, że tutaj wszędzie dookoła tego budynku jest jakaś zabudowa. Czy to jest akwarium, słuchajcie, jedno, czy to jest akwarium drugie, czy to jest moje aksolotarium, to oceanarium, czy to jest, słuchajcie, potężny Maciuch i tak dalej, naprawdę jest dużo tych budowli i oczywiście one nie mogą ucierpieć. Dobra, jesteśmy na samej górze i... No kurczę, jest wysoko, nie będę ściemniał, jest naprawdę mocarnie i teraz, no, nawet widać Aberę, patrzy, Abera będzie patrzył, jakiego Abrowiec wylatuje w powietrze, no ale dobrze, słuchajcie, stąd też dobrze widać, jak blisko, jak mega blisko jest do tych wszystkich, słuchajcie, budynków, których ja nie mogę zniszczyć, no patrzcie, to praktycznie się styka, tu macie raz, dwa, tutaj macie trzy, i tutaj, słuchajcie, oczywiście macie cztery, czyli są cztery budynki, jakby cztery budowle bardziej, no bo na przykład Maciuch, no to nie jest budynek. Cztery budowle, które są ekstremalnie blisko, a nie mogą zostać zniszczone. Mój plan jest taki,
mój plan jest prosty. Będę, słuchajcie, stawiał co kilka klocków na odpowiedniej wysokości TNT i później będziemy sobie wchodzili na ten syf, który wybudował Elvisto, w sensie ja go wybudowałem, ale on mi kazał to wybudować, to jest totalnie przez niego. Na ten syf wejdziemy sobie i z łuku będziemy, słuchajcie, sobie po prostu w taki sposób właśnie strzelać do tego TNT i odpalać tak jakby zdalnie. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, także zacznijmy sobie. Tak naprawdę, słuchajcie, jak jesteśmy na górze, tutaj na lajciku można sobie to aktywować, znaczy w sumie czemu ja daję to na rogi? To jest beznadziejny pomysł, żeby dać to na rogi. TNT jest naprawdę dosyć mocne. Myślę, że możemy spokojnie, słuchajcie, dać tutaj, damy akurat 4 i tu później na każdym piętrze też bym, słuchajcie, dawał powiedzmy coś w taki sposób, żeby po prostu było dobre rozmieszczenie. Czyli patrzcie, jeżeli tam tutaj w rogu, no to może to spoko całkiem, myślę, że zadziałać. Ale jeżeli będę dawał 4 TNT na każde piętro, o panie, nie licz na to, że mi go starczy. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby tego abrowca właśnie zniszczyć, słuchajcie, od góry. Tak, od góry to jest najważniejsze. Dlaczego? Bo czym jesteśmy niżej, tym jesteśmy bliżej tych budowli, których nie chcę naruszyć, no nie, tych moich budowli. A to oznacza, słuchajcie, że będę mniej chciał korzystać z TNT, a na pewno mniejszą ilość. Tutaj na górze z kolei zależy mi, żeby zrobić to raz, a dobrze, bo raz to wysadzimy większą ilością TNT i nawet nie będę musiał tutaj wchodzić, żeby niszczyć poszczególne bloki. Taką przynajmniej, słuchajcie, mam wizję, taką przynajmniej mam nadzieję, więc myślę, że możemy od tego właśnie zacząć. Tych pięter jest naprawdę dużo, ale w sumie jak ja mam 2 staki, podzielić to na 4, no to poczekajcie, na 2 no to jest oczywiście to 32. 32 piętra możemy w taki sposób umieścić. Czy tutaj są 32 piętra? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, więc zacznijmy od tego, żeby właśnie umiejscowić 4 TNT na każdym jednym piętrze, a później jak nam tego troszeczkę zostanie, bo według moich obliczeń coś tam powinno zostać, damy to tam, gdzie po prostu będzie pasowało. Dobra, już jestem na tym piętrze, które ma balkon, a to oznacza, czy taras? Bardziej to jest balkon? Taras? Chyba to jest balkon. Także, no także słuchajcie, już jesteśmy w miarę nisko. Oczywiście TNT z tego pierwszego staka mamy już mało, bo zostało, jak nam widzicie, tylko 7, ale jeszcze czeka na nas drugi stak. No i moi drodzy, tutaj już mamy łóżeczka, tak, tak, to są łóżeczka, z których bardzo często się korzysta, kiedy moby, słuchajcie, nas atakują. Tu jest portal, no nie, no portal akurat ten portal będzie trzeba rozwalić. Słuchajcie, czy tutaj jest jakaś tu jest kasa, w takim razie ja ją zabieram, ja ją oddam Abrze, oczywiście, to jest kasa dla Abry, jak najbardziej. Ej, właśnie, poczekajcie, bo to są te balkony, ja powinienem, słuchajcie, wyjść na te balkony i jakoś tam dodać tego TNT. Kurde, bele, marce, bele, maciuch, ty w ogóle tego nie ogarnąłeś, tu był pierwszy balkon, czy nie? Tu był pierwszy balkon, czy nie? Tu był pierwszy balkon, czy nie? Poczekajcie, czy wyżej już chyba nie będzie? Tak, wyżej nie będzie. Czyli tutaj mamy, słuchajcie, pierwszy balkon. Musimy w takim razie się wydostać po prostu i jakoś ogarnąć w taki sposób to TNT, żeby to też się rozwaliło. Albo nie, na razie to, słuchajcie, olejmy, na razie dajmy na każde piętro 4 TNT. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Tym bardziej, że tak jak wcześniej mówiłem, o kurczę, tutaj też, słuchajcie, są niezłe rzeczy. Tutaj widzę, że jest kasiorka. To też sobie w takim razie. Wow, jaki szybki, jak szybki Maciuk, masz kilo, kurde, będę martwy. Dobra, słuchajcie, w takim razie to wszystko sobie też rozwalimy. Pytanie tylko, czy jeżeli tutaj mam TNT, a tutaj mam też TNT, to czy ten zasięg tego sięgnie? Pewnie nie. I to jest, słuchajcie, problematyczne. Ale dobra, na razie tak jak mówię, ustawmy wszędzie na każdym piętrze 4 TNT. One nie powinny siebie nawzajem sięgnąć. No i tu patrzcie, na jakim my poziomie już jesteśmy. Jesteśmy na poziomie mojego aksolotarium. I tutaj, słuchajcie, chyba kończymy zabawę z TNT. Albo i nie, wiecie co, tutaj już postawiłem kilka, bo patrzcie, że ta odległość, jakbym to postawił na tarasie, no to rzeczywiście byłoby tego dużo, ale jak sobie postawię tutaj, myślę, że to nie powinno sięgnąć. No i tu jesteśmy już na parterze, to słuchajcie, już oczywiście zostawiamy, bo nie chcę psuć podłogi. No i dobrze, słuchajcie, zostało nam 46 TNT, to jest naprawdę bardzo dużo i mnie to bardzo cieszy, ponieważ będę mógł po prostu to umiejscowić w taki sposób, żeby, mam nadzieję, nastąpiła reakcja łańcuchowa. Jak podpalę, słuchajcie, to najwyższe TNT, którego w tym momencie nie widać, chciałbym, żeby wszystko poszło naraz, to by było po prostu coś genialnego. I żeby wywołać taką reakcję łańcuchową, znowu musiałem udać się na górę i tutaj, słuchajcie, postaram się umiejscowić jakieś pojedyncze TNT w taki sposób, żeby one na pewno, słuchajcie, były ze sobą połączone. Czyli patrzcie, jak to odpalę TNT, powiedzmy, że to będzie pierwsze, to uruchomi to. Chcę mieć po prostu 100% pewność, że będzie uruchomione, dlatego jest tak blisko. I to powinno uruchomić to TNT. Ale wiecie co? Ja dla bezpieczeństwa to dam jeszcze, słuchajcie, tutaj jedno, żeby nie było, bo mam tego rzeczywiście nader. No i tutaj one już powinny, słuchajcie, jako tako się
nawzajem pouzupełniać, a jeżeli tego nie zrobią, no to oczywiście dalej będziemy mieli łuk, no nie? Ale zależy nam, żeby wyszło to jak najlepiej. No i tutaj, słuchajcie, tak samo podobnie. Powiedzmy, że umiejscowimy sobie, zrobimy sobie tutaj, i tutaj jest dziura. O nie, o nie, o nie, o nie, oczywiście, słuchajcie, potrzebujemy tamte bloku po to, żeby to TNT się nie spadło po prostu. Czyli tak, teraz dajemy kolejne tutaj i powiedzmy, że kolejne sobie damy tutaj. No i tak, słuchajcie, na każdym piętrze. Powiedzmy, że postaram się zrobić. Wtedy rzeczywiście ta strona na pewno będzie wybuchnięta. No i to jest całkiem spoko, słuchajcie, opcja. Teraz tak, gdzie ja to, kurde, bele marcepele chciałem dać? Powiedzmy, że damy to sobie tutaj, w takim razie blok damy tutaj, kolejne damy tutaj. No i tak, słuchajcie, muszę zrobić na każdym piętrze. Jak to będzie zrobione, to idziemy sobie odpalać, a zanim odpalę jeszcze wszystkie TNT, powiem wam, jak to w ogóle się dzieje, że ja mogę i chcę rozwalić budynek Abry i co Abra na to. Ziomki, w tym momencie ogarniam sobie ostatnie, dosłownie ostatnie TNT, znaczy mamy teraz ostatnie, ale chodziło o to, że ostatnie sztuki TNT, no i robię to, słuchajcie, na balkonikach, bo zostało mi, potem jak uzupełniłem, słuchajcie, wszystkie te TNT w ścianach, to zostało mi tego, słuchajcie, jeszcze chyba kilkanaście sztuk i w tym momencie już nie mam po prostu nic, jak widzicie, jestem kompletnie wyzerowany, co oznacza tylko i wyłącznie jedno, udajemy się, słuchajcie, na tą kolejkę, na taką wysokość, żeby widzieć to, słuchajcie, z góry i zobaczymy sobie przede wszystkim, jak to wygląda, czy te TNT będą jakoś, słuchajcie, widoczne z zewnątrz, no i sobie to wszystko odpalimy. Powiem wam, że naprawdę ja mam bardzo duże oczekiwania co do tego, ponieważ na niektórych piętrach, tam gdzie dałem na balkonikach też TNT kilka sztuk, na niektórych piętrach jest po 8 sztuk TNT, naprawdę, na jednym piętrze jest nawet 8 sztuk TNT, w sensie kilka jest takich pięter, a nie jedno, co oznacza, że naprawdę to jest giga dużo. Sami zobaczcie, że gdzie nie spojrzysz, tam masz masę TNT, naprawdę na ty... No nie, no to wygląda potężnie, słuchajcie, to nie wygląda. Patrzcie, jak na to patrzycie od góry, raczej od góry do dołu, nie widać tego aż tak bardzo, ale patrzycie w tym momencie na dwa staki TNT, to jest naprawdę duża ilość. My się oczywiście musimy wbić, słuchajcie, na samą górę, bo tam zaczynamy naszą eksplozję i na samej górze wytłumaczę wam w ogóle, dlaczego to robię. Dobra, już jestem na nie samej górze, ale już jestem powyżej, słuchajcie, Abrowca. Nie chciało mi się wbijać na samą górę, bo to nie miało sensu. Tutaj wybudowałem sobie taką malutką platformę, żeby czuć się bezpiecznie. No i mordy, no i prosta sprawa. Jak widzicie, TNT jest naprawdę sporo. Szkoda, że nie ma tutaj kilku nas, żeby wystrzelić kilka TNT na raz, ale podoba mi się to, jak symetrycznie to zrobiłem. No patrzcie, jest naprawdę, nie wiem, czy jest idealnie, ale wygląda bardzo, bardzo dobrze. I teraz, mordy, zanim odpalimy to wszystko, no to oczywiście wam wytłumaczę, jak to w ogóle się dzieje, że robimy to, co robimy. Jak każdy na pewno wie, Abrowiec w takiej formie, w jakiej jest, stoi tutaj od bardzo, bardzo dawna. Dobre, nie, no nie wiem, nie liczyłem tego, ale kilka miesięcy na pewno. I pytałem Abrę właśnie niedawno, planując coś tutaj wybudować, bo on zajmuje sporo miejsca, wbrew pozorom. I na mojej górze, jak widzicie, naprawdę już nie ma bardzo, bardzo dużo przestrzeni, bo na przykład tutaj, słuchajcie, gdzie patrzycie, że jest takie pole, od góry tego nie widać, ale tam już są schodki. No nie, takie schodki, po prostu nierówny teren, więc tam, jako że jest równy teren, to po prostu jest cenne miejsce, a ja mam plany przebudowy całej mojej góry Maciocha, dlatego pytałem go, czy on ma plany, on powiedział, że nie ma, czy w takim razie powiedział, mogę się tego pozbyć, on powiedział, że nie, ale tak poczekałem jakiś czas, on dalej nic z tym nie robił, no i tyle, słuchajcie, i tyle, i musimy to robić, oczywiście napiszemy mu oficjalne pismo i pamiętajcie o tym, że to jest góra Maciocha, do tego ten Abrowiec, słuchajcie, stoi tutaj niedokończony, nie dość, że nic się w nim nie dzieje, to nawet nie o to chodzi. Tu on nawet nie jest dokończony i to nawet w połowie nie jest dokończony od wielu, wielu miesięcy, dlatego ja, jako właściciel tego terenu, daję sobie prawo, żeby to po prostu zniszczyć, bo pytałem Abrę wprost, czy on ma plany to dokończyć, on powiedział, że nie ma. Także dlaczego ma to takie coś stać u mnie, kiedy ja chcę coś zrobić z tym terenem? Nie wiem. Jeżeli, słuchajcie, wy macie inne zdanie niż ja na ten temat, no to przykro mi, ale wydaje mi się, że jest to całkiem uczciwe. Wiecie, o co chodzi, ten budynek nie ma żadnej wartości estetycznej, bo on nie jest jakiś bardzo piękny, nie ma wartości sentymentalnej, bo nic tutaj się nie działo, do tego, tak jak mówię, tylko zajmuje miejsce, on i tak nie będzie dokończony, bo jakby to są, jest deklaracja Abry, być może on by to zmienił, ale na deklaracji się skończyło, więc teraz, mordy, to, na co wszyscy czekali, lecimy z wybuchem. No i teraz tak, przypał byłby, gdybym nie trafił, słuchajcie, pierwszą strzałą, ale myślę, że trafimy. Pytanie tylko, czy reakcja łańcuchowa zajdzie? Mi się wydaje, że może zajść. Pytanie, ile rozwali na dole? Mam nadzieję, że jak najmniej. No i dobra, słuchajcie, czy trafimy pierwszą strzałą, czy też nie? Chyba nie. Chyba Maciuch nie trafił. Ej, serio, minimalnie za nisko, ale nie, no dobra, failowo. Ale dobra, mamy to i teraz obserwujcie. Obserwujcie to wszystko. Czy to, słuchajcie, poleci?
Wow! Jest dobrze, jest mega dobrze. Nie! Dobra, TNT wybucha. Jak to dobrze zrobiłem? Jak ja to dobrze zrobiłem? Jaki jestem genialny, patrzcie, to już nie słychać tego. Wow! Nie, nie! Nie! Dobra, skończyło się. Okej, powiem wam tyle. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej, mogło być też lepiej. Patrzcie, dużo klocków tutaj zostało, ale tak naprawdę to jest kilkanaście, kilkadziesiąt klocków do rozwalenia. Widzę, że Axolotarium ucierpiało i to dosyć znacznie, co mi się bardzo nie podoba, ale przede wszystkim maciuch też oper... Dobra, słuchajcie, schodzimy na dół i musimy ocenić szkody. Wow, ej, tego się nie spodziewałem. Tutaj też poszło TNT, rozwaliło moją górę. O kurde, Bele, tutaj dół wiadomo, że nie jest rozwalone, bo tu było mało TNT. Tutaj, o kurczę, Bele, słuchajcie, jedno akwarium jest rozwalone. Trzeba to oczywiście, słuchajcie, zatkać. Zatkać jak najszybciej, żeby tutaj woda więcej nie uciekała. Ale kurde, ile tu jest dziur, masakra jakaś. Co ja zrobiłem, ej, jestem najgorszy. Jestem najgorszy. Dobra, czy tutaj woda jeszcze cieknie? Widzę, że cieknie. To mi się nie podoba. Okej, tam dziury w ziemi to jest najmniejszy, słuchajcie, problem. Pytanie tylko, czy... Dobra, jest... Axolotl żółty jest, bo on się tutaj zbagował, jak zawsze. Ale czy jest różowy? Dobra, jest różowy, jest gituba, maciuchuwa, żaden Axolotl nam nie ucierpiał. Teraz tak, potężny maciuch nam ucierpiał i to... I to znacząco, i to mega znacząco. Teraz tak, to akwarium też jest calutki rozwalone praktycznie. Wow! Wow, dobra, słuchajcie, to akwarium w ogóle i tak naprawdę powinno iść do rozwalenia, więc nawet nie ma, słuchajcie, tego złego, bo po prostu jakby teraz je rozwalę. Wiecie co, tak ja najchętniej to bym chyba zatkał tę wodę. Zamiast je zatykać, to ja bym chyba po prostu sobie, słuchajcie, zatkał tę wodę. Tylko że akurat właśnie idealnie nie mam nawet bloków, ale dobra, słuchajcie, to się rozwaliło. Widzę, że tutaj jakieś skrzynki, a tutaj też miałem skrzynię, no tak, skrzynię też miałem. Axolotarium, ej, naprawdę szkody są znaczne, także ja muszę to szybko ogarnąć. No, słuchajcie, najgorzej to wyglądają te itemy. Tutaj ewidentnie kilka podwójnych skrzyń ucierpiało, ale dobra, słuchajcie, mam jakąś skrzynkę, to mógłbym w takim razie ją tutaj postawić, patrzcie, w taki sposób i już wrzucać jakieś itemy, jakieś naprawdę, słuchajcie, byle co, byle po prostu mniej itemów mieć u siebie. O, no i pięć skrzynek, no i to mi się, słuchajcie, bardzo podoba. Dobra, wywalamy jakieś jeszcze rzeczy, ten, słuchajcie, ametyst, to akurat mi się na pewno przyda. Dobra, wywalamy, to są oczywiście, jest, słuchajcie, abry, to też jest abry, więc to sobie wywalamy. Co tutaj jeszcze jest do wywalania? To jest do wywalania, to jest wywalanie, powiedzmy, że strzały. Nawet, słuchajcie, też mogą być do wywalania. I teraz tak, kolejne, słuchajcie, skrzyneczki. To kładziemy sobie tutaj, to kładziemy sobie tutaj i to, powiedzmy, położymy sobie tutaj. No i teraz tak, zbieramy wszystkie te itemy, chociaż ich jest wiadomo, że za dużo. Tu jest diament nawet. Łocie, panie, no dobra, w takim razie wszystko tak naprawdę tutaj sobie wywalamy, bo to jest nawet mój, słuchajcie, widzicie? Wszystko, co będzie w tych po prostu slotach, to po prostu będzie moje. Dobra, ja biorę książkę, lecimy do Abry, napisać mu wiadomość. Dobra, słuchajcie, ja już mam wiadomość napisaną, oczywiście zaraz wam ją przeczytam i powiem wam szczerze, no kurczę, nie wyszło to tak kolorowo, jak myślałem, bo miałem problemy, w sensie mam problemy, no muszę naprawić moją górę, bo ona jest po prostu naruszona ewidentnie. Czy ja, słuchajcie, mogę tutaj iść w Kimę? Proszę, żebym poszedł w Kimę, bo tam były bardzo brzydkie moby, które mi się nie podobały. Więc idziemy w Kimę, zostawiamy mu wiadomość, zostawiamy mu jego rzeczy i tyle, słuchajcie, i będzie spoko. Dalej jestem sam na serwerze, bo właśnie słyszałem jakieś dziwne rzeczy, jakieś bardzo dziwne rzeczy, nieprzyjemne. Także zostawimy mu, o nie, no i kolejne dziwne rzeczy, ale dobrze, słuchajcie, mam już to ogarnięte. Zostawiamy mu to, tą wiadomość, nazywa się Nara Abrowiec i brzmi ona następująco. Abrowiec został zniszczony z powodu przekroczenia terminu bezczynności obiektu i zawieszenia prac budowlanych. Właściciel, czyli oczywiście ja, nie odpowiada za straty inwestora, gdyż dokonał rozbiórki na własny koszt. Właściciel gruntu maciuch, tutaj powinno być rzeczywiście napisane, właściciel gruntu nie odpowiada za straty, ale po prostu pisałem to na szybkości. Dobra, wrzucamy to w takim razie. Tutaj to są też jego rzeczy, ja mu to oddaję. No i tyle, mordy, powiem wam, po pierwsze, ja musiałem zapłacić za to TNT, więc no, więc po prostu poniosłem koszty rozbiórki, po drugie poświęciłem czas, a teraz poniosę koszty, żeby naprawić moje i Axolotarium, i maciocha, i po prostu wszystko. Ale wam pięknie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki i do tego subskrybując bardzo pomagacie w rozwijaniu tego kanału. To się bardzo, słuchajcie, liczy, piona dla was, jeżeli to robicie. Pamiętajcie także o Instagramie, bo w tym momencie, kiedy to oglądacie, jestem na wyjeździe, między innymi z Abrą, i zobaczymy, czy ma na mnie focha. Jeżeli chcecie to zobaczyć oraz to, gdzie jesteśmy i co robimy, koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, bo to również bardzo mi pomaga. Dzięki, do następnego, yo!